Estudia. Ucz się. Co słychać? Musimy pogadać. Spokojnie, żyrafo. Złamiesz mi rękę. Ani słowa Ricardowi, ani nikomu innemu o tym, co łączyło Julia i mnie. Boisz się, że puszczę farbę? Nie bądź głupia. Lepiej, żeby nikt ci o tym nie dowiedział, więc trzymaj dziób zamknięty na kłódkę. Ostrzegam cię. Więcej nie zdradzaj Ricarda. To dobry człowiek. Nie zasłużył na coś takiego. Jeśli cię znów przyłapię, powiem wszystkim prawdę. Ależ ty się martwisz o mojego męża. Podoba ci się? Nie gadaj głupstw. Oby ci się nie podobał, bo nigdy nie będzie twój. Nie udawaj, że go kochasz. Nie twoja sprawa. Ostrzegam cię, nie waż się puścić pary z gęby. Nie boję się twoich gruźb, żmijo. Nienawidzę jej. Szczęśliwa? Tak. Zakochana? Zakochuję się. Sprawię, że mnie pokochasz. Pragnę tego. Chcę cię kochać i poświęcić się wyłącznie tobie. Jaki wstyd. Taki tu nieporządek. Zorganizowaliście przyjęcie? Laura nie zdążyła pana uprzedzić. Miał pan tyle na głowie w związku z porwaniem Mariny. Daniel skorzystał, że była sobota i Laura nie musiała pracować. Nie rozumiem. Ale przyjęcie się udało. Laura wyszła za mąż. Jak to? Czemu nikt mnie nie zaprosił? Jak mogę jej pogratulować? Pojechała na plażę z mężem. Miesiąc miodowy? Można tak powiedzieć. Porozmawiam z nią w poniedziałek. Jeśli to coś pilnego, przekażę jej. Chciałbym, żeby została nauczycielką Maryny. Wiem, że od dawna się z nią przyjaźnicie. Laura kocha ją jak siostrę. Chciałbym, żeby nauczyła Marinę wszystkiego, co wie. Oczywiście, sowicie ją wynagrodzę. Laura będzie zachwycona. Jak tylko wróci, przekaże wiadomość. Dziękuję. Bardzo żałuję. Trzeba mnie było zaprosić. Mam nadzieję, że miło spędzi miesiąc miodowy. Dziękuję za wszystko. Czyli Guillermo chce kształcić tę sterniczkę. Chce ją okrzesać. A czego się ta prostaczka nauczy? Na pewno na pierwszych zajęciach zaśnie, jak na recitalu fortepianowym. Pamiętasz? Dla mnie mógłby ją wysłać za granicę, ale to niemożliwe. Jest chyba za stara na podstawówkę. Guillermo zamierza dla niej zatrudnić prywatną nauczycielkę. Niemożliwe. Ta dziewczyna z dnia na dzień ma tu coraz większy wpływ. Szkoda, że Julio jej nie zabił. Nikomu nie życzę śmierci, ale to by było najlepsze wyjście. Nie rozumiem tylko, czemu ją porwał. Czy między nimi wydarzyło się coś, o czym nie wiemy?
Wyobrażasz sobie mężczyznę takiego jak on z Mariną? Proszę. Chociaż Marina często go prowokowała, a Julio był normalnym mężczyzną. Dajmy spokój. Po co mówić o kimś, kto nie żyje? Mam gdzieś, co było między nimi. Chcę za wszelką cenę pozbyć się tej prostaczki z domu. Możesz na mnie liczyć. Masażystka czeka na mnie od godziny. Julio, twoja śmierć wyszła mi na dobre. Teraz muszę tylko zamknąć buzię Marinie i pozwolę, żeby wypaplała mój głęboko ukryty sekret. Don Guillermo chce, żebyś uczyła Marinę. Będzie ci płacił. Cudownie. Z przyjemnością będę ją uczyła. Pieniądze też się przydadzą. Laura. Wolałbym, żebyś nie udzielała jej lekcji. Nie chcę, żebyś codziennie chodziła do Moralesu. Czemu tak się zachowujesz? Wiem, o co ci chodzi. Nie chcesz, żebym się widywała z Ricardem. Właśnie. Wyszłam za ciebie, by cię kochać i szanować. Nigdy bym cię nie zdradziła. Nie wątp we mnie. Proszę. Jak uważasz? Twoja siostra wyszła za mąż? Rano dzwoniłam do niej z gratulacjami. Czemu nie pojechałaś na ślub? Nie mogę zostawić rancza. Wiesz, co wolałbym usłyszeć? Co takiego? Że nie pojechałaś? Żeby nie zostawić mnie samego. To też. Kochasz mnie? Co to za pytanie? Bo ja ciebie tak. Doprowadzasz mnie do szaleństwa. Uwielbiam, kiedy tak mówisz. Czy to prawda, co o tobie mówią? Co takiego? Że masz innych kochanków. Nie wierz we wszystkie plotki. Ludzie mi zazdroszczą. Jestem tylko twoja. Tylko twoja. Powiedz, że się pobierzemy. Proszę. Pobierzemy się, kiedy zechcesz. Trochę bardziej w prawo. Brenda, wyprostuj kolano. Świetnie. Przebierzcie się. 10 minut przerwy. Mati! Napadli na ciebie? To było straszne.
Celowali we mnie z pistoletu. Ale dzięki przystojnemu Eliasowi... Nic mi się nie stało. Mówisz to z takim wyrazem twarzy. Martwię się. Nie potrafię przestać o nim myśleć. Bardzo boli? Nie, właśnie zażyłem proszki. Matilda dzwoniła do ciebie? Nie. Ja do niej. Podoba ci się? Jasne. To piękna kobieta. Cudowna. Nie pozwala się całować i nie ufam mi, ale złamię ją. I dobrze, że na siebie uważa. Jesteś niebezpieczny. Tylko dla tych, które mi się podobają. Ale zmieniając temat, pozwolisz, żeby mama i Adriana zorganizowały przyjęcie? Nie chcę żadnego przyjęcia. Ale jeśli będą nalegać, nie pozostanie mi nic innego. Mam dość Adriany. To małżeństwo mnie dusi. Nie widzę wyjścia. Adriana jest taka despotyczna. Nie wiem, czemu posłuchałem matki i się z nią ożeniłem. Cierpliwości. Staram się. Ale Adriana zawsze próbuje kierować moim życiem wedle swojego widzimisię. Zawsze ma zły humor. Jest przeciwieństwem Mariny. Marina to... świeżość. Śmiech. Choćby nie wiem, jak źle jej szło w życiu, zawsze się uśmiecha. Zawsze próbuje ci uprzyjemnić życie. Zasnęła na recitalu fortepianowym. Pianista zaczął ją obrażać. Nazwał ją prostaczką. I więc się wkurzyła, zdjęła but i uderzyła nim go w twarz. Uważaj, co mówisz. Jeszcze ktoś pomyśli, że zakochałeś się w bratanicy wujka. Nie trudno zakochać się w Marinie. Jest taka niewinna, a jednocześnie silna. Każdy mężczyzna z łatwością by ją pokochał. Podoba ci się ta sterniczka? Zakochałeś się w Marinie? Wersja polska, TVN. Tekst Agnieszka Jodłowska. Czytał Janusz Kozioł. Tal vez mi vida sea oscura o mi amor soñador. Tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor. Aunque caiga deprisa en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Volveremos a ver.